Taśmy Banasia. Sprawę tę rozpatruję na dwóch płaszczyznach. Pierwsza, najmniej istotna, aczkolwiek to właśnie ona podgrzewa emocje. Druga jest arcyistotna i dlatego właśnie zupełnie pomijana. Zacznijmy więc od pierwszej, czyli tego, co grzeją i do końca dnia będą grzały rządowe media. Płaszczyzna polityczna. Nagranie. Co z niego wynika? W mojej ocenie kompletnie nic, albo tyle, że ktoś poprzez nic nieznaczącego w środowisku konfederacji syna uważa, że będzie miał wpływ na decyzje polityczne. Myślę, że kimkolwiek jest ów szef, o którym wspomina Marian Banaś w nagraniu, to listonosz niosący mu tę wiadomość po spotkaniu może śmiało też przekazać, aby pocałował na przykład takiego bosaka w dupę. Druga płaszczyzna należy do tej sfery, która powinna interesować każdego świadomego obywatela, ale niestety nie zainteresuje. Bo w Polsce nie ma żadnej. Powtarzam wam, żadnej świadomości politycznej. Jest jedynie zajadły psychofanatyzm i to po każdej ze stron. No to zadajmy sobie teraz kilka podstawowych pytań. Czy nagrywanie ludzi z ukrycia jest legalne? Kiedy państwo może uciec się do takich metod? Skąd rządowa telewizja ma te nagrania? Kiedy zostały one zarejestrowane? Kiedy otrzymała je redakcja i dlaczego są publikowane dzień przed ciszą wyborczą? I w końcu kto na czyje polecenie i na jakiej podstawie nagrywał prezesa Najwyższej Izby Kontroli, człowieka, który pełni jedną z najważniejszych funkcji państwowych wynikających wprost z Konstytucji. To, co jest najważniejsze, a zarazem najbardziej porażające, to to, że ktoś nagrywa bezkarnie, prawdopodobnie nielegalnie, urzędnika państwowego, pokazuje to jednej z największych telewizji w kraju, a ta decyduje się na publikację nagrania pochodzącego z prawdopodobnego przestępstwa. Nie wiem, co bardziej mnie obrzydza. Metody rodem z SB, czy ta oślizła postawa rządowych dziennikarzy. Specjalna audycja przed ciszą wyborczą już dziś o dziewiętnastej na kanale Marek Miśko Czuwaj. Będzie o taśmach Banasia, niedzielnych wyborach oraz o tym, czego chciał ode mnie Krzysztof Bosak, dzwoniąc wielokrotnie na numer telefonu moich rodziców. Niektórzy z Was mogą być wstrząśnięci. Marek Miśko. Czuwaj.